Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przepis na bardzo szybką, prostą potrawę, jednocześnie bardzo smaczną i niskokaloryczną. A dokładnie będzie to smażona kapusta pekińska. Żeby zrobić to danie, potrzebujemy połowę kapusty pekińskiej, a trzy parówki, to są parówki drobiowe, odtłuszczone, ale może też być chuda kiełbasa, albo nawet kurczak gotowany, który zostanie nam na przykład z zupy. I jeszcze potrzebujemy około 100 ml, może troszkę więcej, wody, 2-3 ząbków czosnku, jednej cebuli, sól, pieprz i zioła. Może być bazylia, oregano, tymianek. Ja akurat mam sporo pietruszki i właśnie pietruszkę wykorzystam w tym przepisie. Na początek naszą kapustę kroimy dosyć drobno, takie piórka czy paseczki. Parówki albo kiełbasę kroję w plasterki. Cebulę drobno siekam. Posiekam też zioła, w moim wypadku pietruszka. A na koniec przecisnę przez praskę czosnek. Na patelni podsmażam 2 łyżki oliwy z oliwek i następnie na gorący już tłuszcz wrzucam cebulę oraz czosnek. Chwileczkę to podsmażam, tak aby wszystko ładnie się lekko zeszkliło. I następnie dodaję parówki pokrojone w plasterki. A tak jak Wam mówiłam wcześniej, może to być też chuda kiełbasa albo jakieś mięsko drobiowe. No i zostawiam to moment, tak żeby to ładnie wszystko się podsmażyło. Następny krok, moi drodzy, to wrzucamy kapustę pekińską. Dodajemy zioła. I następnie podlewamy wodą. W tej chwili to wszystko nam się będzie lekko dusiło. Mieszamy. I tak dusimy na patelni, aż kapusta będzie mięciutka. A tak, moi drodzy, prezentuje się już gotowa kapusta pekińska, podduszona z parówkami, pietruszką, cebulką i czosnkiem. Pyszne danie, bardzo proste w wykonaniu. No i oczywiście niskokaloryczne. Wspaniała przekąska, bardzo Wam polecam. No i zapraszam również na mój blog ankagotuje.pl. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie odwiedzicie. No i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego.